Są to prawa uniwersalne, które możemy wykorzystać nawet do rozstrzygania w rodzinie, w szkole, tym bardziej w większej grupie, jaka jest gmina. Naszym pragnieniem byłoby, żeby te prawa były również zapisane na stałe, a potem praktykowane w naszym społecznym e-parlamencie. Na naszym profilu Wir Prawami Wszystkich Polaków jest umieszczone pytanie w związku z tym. Nie, ale ja głosuję. Dlaczego głosujesz? No bo w Sejmie mam głosowanie elektroniczne. To ja mówię, no tak sobie żartuję, to ty możesz głosować przez internet jako poseł, a ja jako zwykły obywatel, który ma takie prawo, prawda, czynne prawo wyborcze, nie może. Skoro przelewamy pieniądze prawie codziennie, a niektórzy po kilka razy przelewają pieniądze. Przecież to jest przepaść. To jest przepaść i to dla mnie największym szokiem jest to, że nikt tego jakby tak naprawdę nie zauważył. Czy ja nie chcę mówić, że moja skromna osoba jest tutaj pierwszą, która zauważyła na poziomie publicznym, ale mówię tutaj o pewnym rodzaju zauważenia na poziomie społecznym. Tej totalnej asymetrii, asymetrii tak absurdalnej, tak niesamowitej. Myśmy powinni, jak wspomniałem na początku, zacząć od wykorzystywania cyfryzacji. Mając te trzy jakby sfery, w których działamy, to jest sfera systemu, sfera tego urządzenia, którym ma być e-parlament i sfera ludzka, która jest oparta na relacjach. Myślę, że te relacje powinny być dwustronne, że możemy czekać na zaproszenia, ale równie dobrze możemy rozmawiać z tymi ludźmi, których chcielibyśmy zaprosić. Tych właśnie najaktywniejszych, tych, którzy może nawet i mają przeciwne zdanie co do naszego, inne zdanie niż nasze, natomiast być może dadzą nam pewną perspektywę, która pozwoli nam uzgodnić wspólne stanowiska. Dobrze. Nie dla każdego, dlatego ponieważ jak widać grupka ludzi ma troszeczkę inne zdania na ten temat i wszystko jest podporządkowane w pewnych że tak powiem, zakresach działań właśnie tej grupce. Czyli powstaje jakaś mała grupka interesów, która ma jakiś cel, a uważam, że powinno się akurat tą kwestię podać do rozstrzygnięcia na forum naszej społeczności. Dlatego, ponieważ bardzo wielu Polaków jest w tej chwili za granicą przebywało. Jedni mają zamiar wrócić, drudzy pozostają w swoich krajach dotychczasowych zamieszkania i uważam, że ten problem będzie się nawarstwiał. A czy nie uważacie, że lepiej zostawić to właśnie rozproszonym grupom, tak jak mamy gminy w Szwajcarii i one same sobie będą głosowały, same będą sobie wypracowywały metody właśnie ustalania przepisów głosowania, a potem po prostu będą jedni od drugich ściągać i patrzeć, bo to funkcjonuje, a to nie funkcjonuje. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć mam przyjemność gościć aż 4 osoby. Cyrylę Wilgę, witaj. Cześć. Renatę Włodarczyk, witaj. Cześć. Szymona Tolaka. Witam. I jesteście przedstawicielami ruchu WIR oraz ruchu PRAWIR Zagórskiego z niezależnej telewizji, który będzie reprezentował stronę e-parlamentu. Witaj. Cześć, cześć. Może nie tyle strony parlamentu, co jakby trochę siebie, no ale jestem członkiem e-parlamentu, inicjatorem. To w ten sposób. No słuchaj, ty jesteś spiritus movens dokładnie. No, tak, ale... Duchem, który to wszystko napędza. Janusz Zagórski, duch napędzający e-parlament. Dzięki niemu tu jesteśmy. Mamy taką formułę, że chciałbym, żebyście się przedstawili króciutko w tej kolejności, w jakiej byliście prezentowani. Natomiast na koniec damy Januszowi dłuższą wypowiedź, żeby przedstawił, co to jest ten parlament, z czym to się je i tak dalej. W związku z tym, Cyrylo, króciutko o sobie. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Cyryla Wilga. Jestem uczestnikiem ruchu Praw WIR i e-parlamentarzystką ruchu Wolnych Ludzi. Naszym zadaniem jest edukacja społeczeństwa o bezpośrednich prawach obywatelskich WIR do wycofywania czegoś, co nam szkodzi, implementowania poprzez inicjatywę czegoś, co jest dla nas dobre i rozstrzygania tego wszystkiego w bezprogowym i wiążącym referendum. Są to prawa uniwersalne, które możemy wykorzystać nawet do rozstrzygania w rodzinie, w szkole, tym bardziej w większej grupie, jaka jest gmina. Naszym pragnieniem byłoby, żeby te prawa były również zapisane na stałe, a potem praktykowane w naszym społecznym e-parlamencie. Na naszym profilu Wir Prawami Wszystkich Polaków jest umieszczone pytanie w związku z tym. Oczywiście
z pozytywnym poparciem dla tej propozycji. Uważam, że Polacy powinni je praktykować na szczeblu najwyższym, jakim jest państwo. Te regulacje prawne powinny być kiedyś dopisane przez samozorganizowanych Polaków jako uzupełnienie artykułu 4 Konstytucji, po to, żebyśmy my jako naród mieli kontrolę nad tym, co chcemy lub czego ma nie być w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Renata? Dobry wieczór, witam wszystkich. Właściwie Cyryla powiedziała wszystko oprócz mojego nazwiska. Nazywam się Renata Włodarczyk. Przebywam obecnie w Irlandii na czasowej emigracji wraz z częścią mojej rodziny. Moja pozostała część rodziny pozostała w Polsce, w Krakowie. Co ja mogę dodać do tego, co powiedziała Cyryla? No pracuję w zespołach wykonawczych, bo taki jest system naszej pracy. Pracujemy w zespołach bądź w grupach połączonych ze sobą za pomocą koordynatora. To Cyrylka jest tutaj takim przedstawicielem, koordynatorem. No i tyle. Dziękuję. Dziękuję. Szymon? Szymon Tolak. Taka literka W odróżnia mnie od innych Szymonów Tolaków na Facebooku, czyli Szymon W. Tolak. Można mnie łatwo znaleźć i jestem administratorem dużej grupy na Facebooku Ruch Praw Wir. Wir prawami wszystkich Polaków. A jestem ze Stanów Zjednoczonych, spędziłem tutaj połowę życia, pierwszą połowę spędziłem w Polsce. To są wspaniałe doświadczenia. Serdecznie dziękuję, witam wszystkich. Dziękuję Paferę i redaktorowi Janowi Kubaniowi za goszczenie nas, a szczególne dzięki też dla redaktora Janusza Zagórskiego, który jest inicjatorem społecznego e-parlamentu w Polsce. No i właśnie, tak jak powiedziane było wcześniej, głównym powodem, dla którego jesteśmy tutaj razem, żeby przedyskutować sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos Januszowi, jeszcze tylko powiem, czym jest WIR. WIR to jest skrót od następujących nazw: weto, inicjatywa, referendum. Jest to taki skrót, który pokazuje najważniejsze instrumenty polityczne, którymi dysponują Szwajcarzy w swojej demokracji bezpośredniej, i Ruch Praw Wir chciałby po prostu weto obywatelskie, inicjatywę obywatelską i głosowanie właśnie za pomocą referendum powszechnego wprowadzić do Polski, bo uważa, że to tego typu narzędzia powinni Polacy mieć w swojej dyspozycji, a ich brak powoduje, że mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy, z której nie jesteśmy zadowoleni. Teraz już głos oddaję Januszowi. Króciutko o sobie, Januszu, a potem o e-parlamencie cię poproszę. No, jeśli chodzi o e-parlament, to zostałem tutaj już właściwie przedstawiony, że rzeczywiście ta inicjatywa tak naprawdę powstała w 2017-16, miała się odbyć tutaj w ramach takiego projektu Republika Ślężańska, czyli lokalnie w gminie Sobótka, ale ze względu na jednak duży jeszcze opór i nieświadomość ludzi co do tego, czym jest demokracja bezpośrednia, tym bardziej w wydaniu no jakby ten projekt przekształcił się w projekt zbudowania najpierw ogólnopolskiego, takiego wielkiego, może być, projektu społecznego opartego o e-głosowanie i zasady demokracji bezpośredniej, a potem będzie nam łatwiej też budować w poszczególnych już obszarach lokalnych te zasady. Od dziesiątków lat zajmuję się dziennikarstwem niezależnym, ale też aktywnością społeczną. Być może jakaś okazja, żeby opowiadać o sobie, to wtedy to będzie miało sens, bo rzeczywiście, jak wielu z was, mnóstwo rzeczy robiłem i robię, i są to bardzo różne tematy, ale jestem ze studia politologiem, więc ta domena mnie tutaj mocno trzyma, i praktykiem, i troszkę z wykształcenia też w kierunku tej polityki. Dziękuję bardzo. W takim razie, czym jest e-parlament? Gdybyś mógł wprowadzić szybciutko naszych widzów to zagadnienie. No, tu żeśmy się umówili, żebym ja nie przekroczył czasu tej prezentacji. Mamy teraz, tam chyba było, nie wiem, 10 minut, tak żebym ja wiedział, żeby się jakoś ładnie zmieścić. Janku? Tak, tak. Około 10 minut będzie dobrze, tu nie ma co przegadywać, chociaż wiem, że to jest audycja, w związku z tym ona będzie kierowana do ludzi, którzy niekoniecznie coś na ten temat wiedzą, prawda? Chociaż jeżeli ktoś słucha Janka Kubania, no to oczywiście z natury rzeczy jest z tym związany. Trzeba powiedzieć, że e-parlament jest na dzień dzisiejszy, ciągle jeszcze tego nikt nie zakwestionował, pierwszą tego typu społeczną, można powiedzieć, obywatelską inicjatywą w sumie w świecie, która świadomie zakłada, że przy podejmowaniu decyzji o sobie w przyszłości w parlamencie, w tym przypadku polskim, trzeba będzie korzystać z demokracji bezpośredniej, ale to chodzi o stosowanie czegoś, czego nawet
nie ma jeszcze w żadnym kraju, a mianowicie, żeby wykorzystać nowoczesne technologie do tego, by wyrażać w ten sposób najważniejszą w zasadzie zasadę konstytucyjną każdego demokratycznego państwa, a mianowicie, że to naród jest suwerenem. I jeżeli naród jest suwerenem, to oczywiście on to musi wyrażać bezpośrednio lub też pośrednio. W wielu konstytucjach na świecie wyrażanie bezpośrednio woli narodu odbywa się przez referenda, ale są one obwarowane różnego typu ograniczeniami. W Polsce, jak wiecie, te ograniczenia są na tyle poważne, zresztą niezgodne z konstytucją, że w zasadzie naród nie może bezpośrednio decydować o jakiejkolwiek sprawie, bo jak wiecie, Sejm, Parlament decyduje o dopuszczeniu do głosowania, a potem nawet wynik takiego głosowania w referendum musi być gdzieś tam zatwierdzany, więc to jest absolutne złamanie tej zasady. Natomiast jest bardzo istotna różnica między epoką, w której nie było jeszcze internetu, a epoką, w której ten internet się pojawił i kiedy po raz pierwszy w sumie od pradawnych dziejów można będzie wykorzystywać zasadę suwerenności narodu i decydowania ludzi o samych sobie, wykorzystując technologię. Szwajcaria oczywiście jest niedoścignionym przykładem, jak to można robić w sposób klasyczny, a więc rzucać kartkę do powiedzmy do urny, wcześniej móc zawetować, móc zgłosić własną inicjatywę. Jest to unikatowe doświadczenie, którego na świecie prawie nikt nie ma. No mówi się tam, że trochę w Urugwaju kiedyś to ćwiczono, może jakieś pozostałości są, ale wiedzy na ten temat w zasadzie większej nie ma. Natomiast epoka internetu w mojej ocenie rewolucjonizuje całkowicie ideę demokracji bezpośredniej, dlatego my uważam, będziemy w stanie częściowo korzystać z tego, co wypracowała oczywiście Szwajcaria, ale to zmienia całkowicie jakby sens podejmowania decyzji. Jednym z głównych motto, jakie było przeze mnie przedstawiane prawie na każdym spotkaniu, kiedy zakładaliśmy sejmiki, te 41 sejmików, to brzmiało w ten sposób: jeżeli potrafimy przelewać pieniądze, to dlaczego nie możemy przelewać głosu, aby stanowić o sobie? Słowo przelewać użyłem świadomie jeszcze raz przy głosowaniu, chociaż mówi się o oddawaniu głosu, ale specjalnie robię taką właśnie semantyczną, prostą, można powiedzieć, ekstrapolację, żeby zrozumieć, że w dobie technologii komunikacyjnych, internetu dokonała się tak wielka rewolucja i wszyscy co do tego jakby się zgadzają, że wszystko, co funkcjonuje w społeczeństwie, zostało mniej lub bardziej scyfryzowane. Jest tylko jedna rzecz, której nie scyfryzowano, tak naprawdę najważniejsza. I tak naprawdę tą cyfryzację, jeżeli w ogóle ktoś rozpoczął i się rozpoczęła, to powinno się właśnie zacząć od tego, czego na świecie dalej nie ma. I co w zasadzie będzie według mnie i jest kulą u nogi jakiejkolwiek demokracji, bo przemiany technologiczne, te sprawy z internetem, dominacja korporacji, możliwość podejmowania różnych decyzji biznesowych, przelewania gigantycznych pieniędzy w dowolne miejsce na świecie w ułamku sekundy, czyli podejmowania decyzji o olbrzymiej wadze w tak krótkim czasie, dosłownie online, to jest ta rewolucja, którą obserwujemy. Ona się dokonała wszędzie, powtórzę się, poza najważniejszą sferą, a więc sferą demokracji i suwerenności poszczególnych społeczeństw i narodów. Dlaczego tak się stało? No cóż, no myślę, że każdy rozsądny wie, że ci, którzy sprawują władzę, nie od dzisiaj, bo można by to liczyć nawet w setkach, jak nie tysiącach lat, nie są przyzwyczajeni do oddawania władzy suwerenowi, czyli ludziom. Dopiero się ten suweren tak naprawdę pojawił się w demokracji parlamentarnej, demokracji liberalnej. My z tą demokracją przedstawicielską, z którą cały czas, jak wiecie, polemizujemy i staramy się pokazać, jakie ona ma słabości. Wiemy, że przeżywa teraz gigantyczny kryzys. Niektórzy mówią, że jest to partokracja, że my tutaj doświadczamy sytuacji, w której te systemy, gdzie są reprezentanci wybierani, a dopiero oni w imieniu oczywiście narodu, biorę w cudzysłów, sprawują tą władzę, że to tak głęboko poszło w erozję, a przede wszystkim w zjawisko, które nazywa się korupcją, bardzo głęboką korupcją na wszystkich możliwych poziomach, że nie mamy tu do czynienia tak naprawdę z prawdziwą demokracją. Do tego wszystkiego demokracja formalna, która i tak już kuśtyka, bo wiemy, że tak zwani przedstawiciele zostali mniej lub bardziej skorumpowani. Korumpowanie nie polega tylko na tym, że przekazuje się w ten czy inny sposób nielegalnie pieniądze. Korumpowanie polega również na tym, że dominujące media w jakiś sposób też, to są pieniądze, sterują myśleniem, poglądami zarówno różnego typu liderów politycznych, jak i też całego społeczeństwa, ale reprezentanci, którzy zwyczajowo jest kilka tysięcy
weźmiemy pod uwagę nie tylko ilość osób w danym parlamencie, w danym kraju, ale również administracja. Uważam, że głównie tu administracja jest takim przedmiotem szeroko pojętej korupcji, że po prostu to są takie organizmy, które zostały tak genialnie ograne, ogarnięte instytucje choćby lobbystów, które mają służyć, żeby ograniczyć taki nielegalny lobbying, prawda, jednocześnie w mojej ocenie umocniły lobbystykę potężnych pieniędzy, potężnych koncernów. Ta lobbystyka bierze się stąd, że zwykły człowiek, żeby się zarejestrować jako lobbysta, musi pokonać wiele trudności. Poza tym no, trzeba mieć pieniądze, takie rzeczy. Co z tego, że możesz wejść do Sejmu, jak coś zaoferujesz posłowi, tak? Natomiast lobbyści dużych korporacji mają wiele rzeczy do zaoferowania, również gigantyczne zasoby specjalistów, prawników, ekspertów od różnych dziedzin, którzy opracowują różnego typu projekty, ustaw czy rozwiązań prawnych, które są lobbowane przez, prawda, lobbystów. Jeżeli dzisiaj w tym świecie tak jak wygląda, gdzie jest tak potężna asymetria, jeśli chodzi też o dochody, o kapitał, o to jak niewielka część, prawda, światowego społeczeństwa, bo to dotyczy całego świata, typu 1%, jak ona ogarnia ponad połowę już właściwie zasobów i majątków na całym świecie, no to jeżeli my chcemy w ogóle zapaść gdziekolwiek przyczółek, bo takiej rewolucji własnościowej to chyba tak łatwo zrobić nie będzie, można, bo też nikt nie chce robić rewolucji, to takim przyczółkiem jeszcze, gdzie możemy po prostu odzyskać troszeczkę wolności, prawda, i tej prawdziwej suwerenności, to jest odwołanie się do tego powszechnego motywu, że głosujemy praktycznie tak samo, jak głosują teraz parlamentarzyści. I ja, tu jeszcze parę zostało, ja tutaj powtarzam, że ta rewolucja, która teraz się zaczęła wraz z rewolucją internetu, zmienia postać demokracji bezpośredniej, poszerza to, co zrobiono w Szwajcarii, i stwarza możliwość reagowania natychmiast, tak jak dzieje się to w parlamentach, kiedy ktoś siedzi i przyciska guziki, tak jak w Sejmie. Ja często opowiadałem tę anegdotkę, to było właśnie w czasie mojego objazdu, chyba w 2020 roku czy 2021, gdzie będąc za Mościu zdziwiłem się, bo była wtedy covidoza, że poseł Sachajko, który tam bardzo życzliwie wspomógł to spotkanie, dając salę, że on po prostu odszedł na bok i zaczął coś tam robić, a przecież spotkanie, ale ja głosuję. Dlaczego głosujesz? No bo w Sejmie mam głosowanie elektroniczne. To ja mówię, no tak, że to ty możesz głosować przez internet jako poseł, a ja jako zwykły obywatel, który ma takie prawo, prawda, czynne prawo wyborcze, nie może. Skoro przelewamy pieniądze prawie codziennie, a niektórzy po kilka razy przelewają pieniądze, przecież to jest przepaść. To jest przepaść i to dla mnie największym szokiem jest to, że nikt tego jakby tak naprawdę nie zauważył. Czyli ja nie chcę mówić, że moja skromna osoba jest tutaj pierwszą, która zauważyła na poziomie publicznym, ale mówię tutaj o pewnym rodzaju zauważenia na poziomie społecznym. Tej totalnej asymetrii, asymetrii tak absurdalnej, tak niesamowitej. Myśmy powinni, jak wspomniałem na początku, zacząć od wykorzystywania cyfryzacji do tego, by utrzymać jako obywatele kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi procesami w państwie. Bo nas po prostu technologia wyprzedziła, a za technologią stoją duże kapitały. Więc jesteśmy podwójnie, jakby tak powiedzieć, pokonani. Po pierwsze, gromadzenie kapitałów i pieniądza jest bardzo mocno asymetrycznie, wiadomo, gdzieś tam ulokowane, a z drugiej strony technologia, która służy wygodzie, jest też w rękach tych ludzi, natomiast tam, gdzie technologia powinna służyć ludziom, suwerenności narodów, nie istnieje, nie działa. No i jak tak może być? I dlatego też, kiedy będziemy teraz za chwileczkę dalej dyskutować i będziecie zadawać pytania, zapewne właśnie w tej grupie właśnie praw WIR tutaj się pojawia, ja to już zauważyłem, ale z wami tego jeszcze nie dyskutowałem, tu pojawia się bardzo poważny taki element, ponieważ na przykład trudno będzie w e-parlamencie, naszym na razie, bo trzeba zacząć od siebie, na czym będziemy próbować zmieniać świat, trudno będzie jakby operować pojęciem, że damy weto. Ponieważ kiedy mamy inicjatywę ustawodawczą, która jest inicjatywą dostępną dla członków e-parlamentu, oczywiście tam jest kwestia, ile podpisów zbierzesz, to są te wszystkie jakieś tam parawki, ale wiadomo, że to będzie tak samo, w Szwajcarii też trzeba zebrać ileś tysięcy podpisów, żeby móc wystąpić, prawda, z wetem czy zwawcą inicjatywą referendalną. Więc tutaj będzie dokładnie to samo. Nawet po części już jest, było przynajmniej w tej pierwszej fazie i teraz to oznacza, że w zasadzie my nie potrzebujemy niczego w tej przyszłej wizji również państwa, my nie potrzebujemy robić weta.
My po pierwsze możemy prawo sami zgłosić z urzędu jako obywatele inicjatywę ustawodawczą, po drugie możemy zgłosić, znaczy mówię, że nie to, że weto jest niepotrzebne ogólnie, tylko że my możemy właśnie w bardzo prosty sposób zgłosić własną wersję, powiedzmy, danej ustawy, równoległą do tego, co zgłasza rząd, albo jeszcze inaczej, jak rząd zgłosił swoją, to my chcemy swoją wersję ustawy i chcemy, żeby była w referendum głosowana dwie albo nawet trzy opcje, bo to jest ta demokracja właśnie elektroniczna. Oczywiście to nie znaczy, że weto należałoby wycofać, bo są sytuacje, kiedy zawsze potężne organy, jakim jest rząd, dysponują nieskończoną ilością pieniędzy oraz fachowych sił, które są w stanie przygotować dobre projekty ustaw. I też no, nie bądźmy naiwni, że my jako obywatele będziemy w stanie wszystko profesjonalnie przygotować równolegle tego, co rząd robi, bo wiadomo, że to nie takie proste. To nie takie proste, więc ta instytucja weta oczywiście też musi być mądrze wkomponowana w ten proces, ale to ona jest 100 razy wygodniejsza w sytuacji e-parlamentu niż obecnie w takiej sytuacji ręcznego głosowania i zbierania podpisów gdzieś tam we Szwajcarii. Jeszcze chciałem tylko, żebyśmy nie dali się zapaść na taką opcję cyfryzacji demokracji, żeby pozwoli się nam jako obywatelom głosować poprzez internet, zrobimy sobie tam e-pułap czy też inny rodzaj tożsamości, który się upowszechnia i będziemy mogli sobie, że tak powiem, zagłosować zamiast iść do urny, bo to jest tylko taka no takie trochę poszerzenie możliwości tego, co mamy. To jest kompletnie za mało. To cyfryzacja demokracji oznacza możliwość podejmowania decyzji takich, jak podejmują parlamentarzyści, z tym, że też nie taki sposób, że też tu mam mnóstwo, nie będę ostatnia takiej sekwencji, mnóstwo przemyśleń dotyczących, to nie o to chodzi, że każde głosowanie w Sejmie będzie głosowaniem wszystkich uprawnionych do tego obywateli, bo też to nie o to chodzi. Tu chodzi o to tylko, żeby głosowania nad bezpośrednio już gotowymi projektami ustaw, które przeszły cały proces legislacyjny, że były w komisjach, były czytania, prawda, były poprawki i ostatecznie wchodzi już ostatecznie pod głosowanie, kiedy wiecie, że w Sejmie zbiera się wtedy prawie komplet posłów, wtedy nigdy ich tak nie ma, tylko jak są głosowania bezpośrednie, no chyba, że jest cyfrowe głosowanie, bo wiecie, jak w COVID-ozie było. I w tym momencie po prostu my również, mając te przyciski u siebie, oczywiście skautoryzowane i tak dalej, skoro możemy przelewać pieniądze i można, to dlaczego nie mamy przelewać głosów? Można przelewać milion złotych, milion dolarów i nie mówi się, że ktoś jest niepełnosprawny albo go oszukają, bo się już coś zdarzają, to też trzeba zabezpieczyć. A jednego głosu nie będę mógł przelać, bo co? I ja wiem, że jeżeli mamy obronić demokrację w społeczeństwie, które jest bardzo rozwinięte technologicznie, to jeżeli my nie będziemy mieli e-demokracji, to nie będzie żadnej demokracji, żadnej. To po prostu będziemy domknięci, dokryci, już jesteśmy przykrywani jak leci i to jest szansa na powstrzymanie tych negatywnych tendencji, gdzie technologia przekroczyła rozwój świadomości, przekroczyła pewien rodzaj wartości humanistycznych, duchowych i jeżeli mamy to odbić, to odbijemy w ten sposób. I jeszcze ostatnie zdanie, ja uważam, że mądrość zbiorowa to nie polega na tym, że będzie głosowało powiedzmy tam, nie wiem, 10 milionów Polaków. Nie, nawet te limity, uważam, tak zwane bezprogowe są niezłym rozwiązaniem, chociaż przy sytuacjach jakichś takich nadzwyczajnych, małe, niskoprogowe mogły być, ale to jest do dyskusji. Ważne jest, że zamiast 460 posłów, którzy są w Sejmie, a których świadomość, że wiedzą, na czym głosują, to jest 4-5 osób wie, na czym głosuje, poza lobbystami, nie ma żadnego pojęcia, reszta podnosi, jak prezes każe partii, czy też szef klubu parlamentarnego, to jeżeli nad taką ustawą będzie procedowało od nas, jako zwykłych, normalnych obywateli, kilkaset osób, kilka tysięcy, którzy kumają czacze, a następnie zagłosują 700 tysięcy, 500, milion, 200 tysięcy ludzi z 20% do głosowania, to ja uważam, że to jest super. Ta zbiorowa mądrość tej małej grupy, co w małej, ona jest nieporównywalna do tych 460 posłów i 100 senatorów. Więcej, skorumpować posłów, szefów partii, kluby, jak ich jest tak mało, jest łatwo. Natomiast skorumpować kilka milionów ludzi, którzy mogą zagłosować nad daną ustawą, którzy jeszcze siedzą w domach, do których nie przyjdziesz i nie przyniesiesz im, że tak powiem, jakieś paczuszki czy zrobisz, to naprawdę jest absolutnie większa trudność w korumpowaniu tylu ludzi, którzy głosują, niż w korumpowaniu tych, którzy teraz już są skorumpowani. No, dziękuję, bo to tak wiadomo, że trochę trwało. Tak, dziękuję. Bardzo, bardzo żywiołowo wprowadziłeś się, tylko podsumuję, że obecna technologia internetowa pozwala wywrócić do góry nogami cały system sprawowania rządów na bardziej właśnie demokratyczny, bo w większości przypadków to ludzie będą głosowali nad ustawami, a nie przedstawiciele. I będzie spełniony ten konstytucyjny zapis, że naród sprawuje władzę bezpośrednio. Także tutaj no, jest to rzeczywiście rewolucja, ale po drugiej stronie stoi, myślę, opór rządzących. Thomas Jefferson, ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych, pośrednio twórca
twórca potęgi Stanów Zjednoczonych, powiedział, że wszystko, co dzieje się na tym świecie, można sprowadzić do konfliktu rządzących i rządzonych. Rządzący chcą po prostu wykorzystywać rządzonych i tyle. No i te wszystkie konflikty się pojawiają. Także tutaj wielka, ogromna praca przed nami. Też żeśmy słyszeli o tych twoich wątpliwościach. W Szwajcarii niektóre referenda są bezprogowe i oczywiście wszystkie są wiążące, ale niektóre są bezprogowe, ale niektóre, które dotyczą bardzo ważnych zagadnień, są niestety, tutaj musi być pewna reprezentacja ludzi, żeby one były wiążące. Także to wszystko zależy. Rządzenie nie jest proste. My się tego musimy nauczyć. Dostarczasz narzędzi. No właśnie, żeby się tego uczyć, żeby stworzyć narzędzia, bo oczywiście nic nie jest jeszcze do końca zapięte na ostatni guzik. Absolutnie. Co więcej, nie będzie mogło być zapięte, bo to muszą być narzędzia w miarę dynamiczne, ale odporne na kręcenie władz. W związku z tym przechodzimy w tej chwili do naszej rozmowy, debaty, można nazwać to burzą mózgów, i przedstawiciele ruchu WIR będą tobie, Januszu, zadawali pytania, na które wielka prośba, żebyś odpowiadał. Pierwsza zgłasza się Renata. Dziękuję. Jak wszyscy obserwujemy obecną sytuację, co się dzieje w Sejmie, nie wiem czy wszyscy, ale niektórzy zauważyli, że profesor Matyja wraz z redaktorem inżynierem Jerzym Ziębą rozmawiają z posłem Pawłem Kukizem i jego klubem poselskim Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Może warto razem z nimi, czy może w tym momencie akurat właśnie, mówić o naszym e-parlamencie i tworzeniu jego przepisów w niezależnych mediach. Niezależne media, mam na myśli tutaj inne niezależne telewizje. Dziękuję. Bardzo byśmy chcieli, żeby inne niezależne grupy, z których każda ma własną telewizję praktycznie, żeby one zaczęły w ogóle interesować się tematem demokracji bezpośredniej. Jak wiecie, ja siedzę w tym środowisku, byłem na tych wszystkich protestach, czyli na wszystkich, nie, ale na większości tych covidowych i na wielu spotkaniach tych tak zwanych antysystemowych. I tam tak naprawdę oprócz dekoracyjnego gdzieś tam tu i ówdzie szepnięcia, że no też bylibyśmy za demokracją bezpośrednią, to nie ma prawie żadnej woli, żeby w ogóle ten temat przerabiać. Problem polega na tym, że liderzy w momencie, kiedy ktoś im mówi, że mogą być weryfikowani przez jakąś szerszą grupę osób w taki sposób bardziej bezpośredni, jak to wynika z demokracji bezpośredniej, bardzo się tego obawiają. Ja na razie mówię o weryfikacji wewnątrz, ponieważ jeżeli ktoś postuluje, żeby wchodzić w temat demokracji bezpośredniej, no to my pierwsze zadajemy pytanie, no dobrze, ale co wy na ten temat wiecie, nie tylko z książek, ale co wy potraficie zrobić, co wy się przećwiczyli. I oni nie chcą tego ćwiczyć. Inicjatywa tutaj z Kukizem, prawda, zresztą no Kukiz 15 to jest taka jedyna grupa w parlamencie, która w ogóle ten temat tak naprawdę chce rozmawiać. Jak wiemy, rozmowy Jurka Zięby z Konfederacją, to trwały wiele miesięcy, taki rodzaj kokietowania też może Jurka, że tam coś z tego środowiska wyjdzie jakby na dzień dobry w stosunku do demokracji bezpośredniej. No z tego co widać, raczej spełzły na niczym i nie należało się zresztą od początku spodziewać, ponieważ poglądy przynajmniej części liderów środowisk tych właśnie związanych z Konfederacją, one są w ogóle dalekie od jakiejkolwiek, prawda, akceptacji demokracji, nawet przedstawicielskiej, prawda, niektórzy nawet by chcieli tutaj monarchii, więc trudno się spodziewać, że chcieliby pogłębienia procesów demokratycznych, a demokracja bezpośrednia, a jeszcze w takiej wersji to już w ogóle. Natomiast w Kukiz 15 niewątpliwie ten klimat jakiś tam jest, oni zaczynali od JOW-ów, pamiętam, to był taki trochę polityczny szlagier wtedy, żeby jak się szło do wyborów, troszkę te JOW-y tam niektórych zachwycały, mnie osobiście nie zachwycały, chociaż kiedyś jak JOW-y powstawały, jeżeli jeszcze świętej pamięci profesor Jerzy Przystawa, to wspierałem ten ruch, on wtedy był taki w miarę jeszcze antysystemowy. Teraz, kiedy pojawiła się idea demokracji bezpośredniej w tej wersji jeszcze e-demokracji, to uważam, że to nie jest bez znaczenia, nawet gorzej, JOW-y mogą sprzyjać, jak widzimy to na przykładu, w przykładzie krajów, gdzie one są, takiej typowej polaryzacji dwubiegunowego układu politycznego, gdzie są dwie partie, które zażarcie walczą ze sobą, a w zasadzie pozostali nie mają tutaj większych szans. To nie o to chodzi, żeby uformować dwie frakcje, które są obie mainstreamowe, obie establishmentowe i zresztą dzisiaj też mamy tak po części, to widzimy o co chodzi, PO-PiS to już taki szlagier. Natomiast każda inicjatywa,
Każda grupa polityczna w parlamencie typu Kukiz 15, jeżeli tylko, a słyszałem, że sobie tam dopisali, że to demokrację bezpośrednią, oni chcieliby propagować, to jest dobra wiadomość i ja uważam, że trzeba wszystkie takie wspierać. I tutaj to, co ty pytasz, tylko w jakim zakresie jest możliwa współpraca. Znaczy, ja uważam, że, znaczy, ja jestem bardzo otwarty, tylko że są dwie rzeczy. Każdy musi robić swoje i dokończyć swoje, a inni muszą przyrobić pewne lekcje. Czyli krótko mówiąc tak, jeżeli Kukiz 15 chce rozmawiać na poważnie o wprowadzeniu jakichś elementów prawdziwej demokracji bezpośredniej, zmiana w konstytucji i tak dalej, to są takie małe przyczółki, to musi udowodnić w kampanii wyborczej, że on w ogóle rozumie i czuje się głęboko związany z tą ideą i u siebie, kiedy będzie kampania wyborcza, czy będzie robił prawybory, tak? Bo dla mnie swoistym papierkiem lakmusowym, czy ktoś naprawdę jest za demokracją bezpośrednią, czy też nie, to jest to, w jaki sposób on u siebie, a każdy ma jakiś swój własny elektorat, przeprowadza weryfikację swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Jeżeli tam nie będzie tych parametrów, tych prawyborów, które zakładają właśnie, że to ten tak zwany elektorat, który tam się jakoś da zdefiniować jakimiś rejestracjami na jakichś portalach własnych i tak dalej, że to on będzie nominował kandydatów danej grupy politycznej, partii czy komitetu wyborczego, czy to będzie jedynka, dwójka, czy trójka, czy dziesiątka, to znamy ten mechanizm, a nie grupa liderów, którzy usiądą i napiszą i powiedzą ty i będziesz piątka, ty jesteś dziesiątka, ty jesteś jedynka, no to w zasadzie to jest dla mnie bardzo nieprzekonywujące, mówiąc delikatnie. I owszem, fajnie, że ktoś będzie mówił głośno, jesteśmy za demokracją bezpośrednią, ale dla mnie to będzie bardzo płytkie i my na pewno się nie przyłączymy się do czegoś takiego, co będzie tylko udawaniem czegoś, że chcemy, podawaniem jakiegoś hasła, które staje się modne w środowiskach antysystemowych, żeby troszeczkę tego elektoratu w czasie głosowania sobie wzbogacić. Tak, no bo wystarczy powiedzieć pewną rzecz, na którą i tak nie mamy wpływu, bo mówienie, że my chcemy demokrację bezpośredniej w sytuacji na przykład ruchu Kukiz 15, no na pewno się nie przełoży na to, że oni wygrają te wybory, a jak nawet się dostaną w ramach, nie wiem, jakiejś koalicji z jakimiś innymi partiami, to wiadomo, że tego wtedy nie przeforsują i można by powiedzieć, że też bym powiedział, że chcę lotów na Księżyc, bo wiem, że jak dojdę do parunastu osób w Sejmie, to i tak nie przeforsuję, żeby Polacy zbudowali, powiedzmy, technologię własną, żebyśmy podróżowali na Księżyc, a nic to nie kosztuje, żeby to powiedzieć. Ja troszkę tak, nie chcę być taki uszczypliwy, ale powiem wyraźnie, powinniśmy stawiać wymagania, ponieważ uważam, że nasze środowisko, tutaj też ukłon w waszą stronę, bo tutaj ta grupa właśnie praw wir jakby no jest aktywna w parlamencie, mając własną tożsamość, jest aktywna w parlamencie, że my jesteśmy teraz jedyni w Polsce, którzy przećwiczyli to na sobie, wiemy, gdzie są słabości, gdzie są błędy, mamy pomysły, jak teraz tego uniknąć i jeżeli ktoś próbuje coś przyjść z czymś do nas, to my powiemy, dobrze, tylko najpierw się nauczcie pewnych podstawowych rzeczy, a potem będziemy o pewnych sprawach rozmawiać. Przesadzam, ale to naprawdę my powinniśmy stawiać teraz wymagania innym. Dobrze, Januszu, rozumiem, że jesteś otwarty na współpracę ze wszystkimi kanałami niezależnymi, nawet do zależnych telewizji, jeżeli by cię poproszono. Oczywiście. Zresztą myślę, że nie tylko ty, bo już jest dosyć duża grupa. W porównaniu z rokiem 2017, kiedy ja wydawałem pierwszą książkę jako Paferę, czy wiesz dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii, no to wtedy jedna grupa już się rozsypała, były tworzone następne. Pamiętam profesor Matyja, kiedy zachęcałem go do udziału w wspieraniu tej idei, właśnie napisał książkę o dysfunkcjonalności szwajcarskiej demokracji, ale oczywiście dał się przekonać, także i pracujemy równolegle, także to jest chyba najważniejsze. Kolejne pytanie, Szymon. Mikrofon odblokuj, Szymonie. Już, zapraszam. Przepraszam bardzo. Zanim zadam pytanie, chciałbym postawić je w pewnej perspektywie. Może uporządkujmy na razie to, co do tej pory było powiedziane, bo zakreśliliśmy to, jak wygląda system i następnie powiedziane było o wielu problemach związanych z funkcjonowaniem parlamentu. Natomiast tytuł naszego spotkania jest drugie otwarcie parlamentu, polskiego parlamentu, społecznościowego parlamentu. I chciałbym, żebyśmy skupili uwagę na tym właśnie cząstkowym problemie, bo bardzo szeroko możemy omawiać bardzo długo, natomiast jeżeli skupimy uwagę na jednym problemie, to być może przybliżymy go bardziej i będzie to bardziej praktyczne ostatecznie. Tutaj padło to zdanie, że poczekajmy, powiedzmy coś i poczekajmy, aż inni zgłoszą siebie do uczestnictwa. Ja myślę, że mając te trzy jakby
sfery, w których działamy, to jest sfera systemu, sfera tego urządzenia, którym ma być e-parlament i sfera ludzka, która jest oparta na relacjach. Myślę, że te relacje powinny być dwustronne, że możemy czekać na zaproszenia, ale równie dobrze możemy rozmawiać z tymi ludźmi, których chcielibyśmy zaprosić. Tych właśnie najaktywniejszych, tych, którzy może nawet i mają przeciwne zdanie co do naszego, inne zdanie niż nasze, natomiast być może dadzą nam pewną perspektywę, która pozwoli nam uzgodnić wspólne stanowiska. I mówiąc o tej perspektywie w ruchu praw WIR, bo tak właściwie piszemy tę naszą nazwę, także i po to, żeby łatwiej było nas znaleźć w internecie przez Google, opracowaliśmy przez te kilka miesięcy taką drogę czterech kroków. Te cztery kroki polegają na tym, że w pierwszym rzędzie musimy praktykować to, co chcemy osiągnąć w tym czwartym kroku. Praktykowanie czego? Praktykowanie uniwersalnych praw WIR. Praktykowanie właśnie, i to można robić od począwszy od rodziny, a skończywszy na państwie, czy nawet na wielu państwach. Otóż przecież mamy rzeczy, które chcemy wycofać, prawda? Pierwsza litera W. Wycofujemy to, co nam nie pasuje, to, co źle funkcjonuje, i w tym momencie możemy zacząć inicjatywę, która będzie czymś nowym i która w miejsce tego, co zostało usunięte, umieszcza to, co jest rzeczywiście cenne i wartościowe. No i oczywiście to, co jest najważniejsze także dla profesora Matyi, kiedy ostatnio mówi o tym referendum, czyli rozstrzyganie, czyli zwykłe głosowanie, czy jedziemy nad morze, czy jedziemy na wakacje w góry. Możemy o tym zdecydować w rodzinie właśnie przez głosowanie. Jedni preferują jeden kierunek, a drugi kierunek. Przeciwstawne kierunki, ale można to uzgodnić. Rozwiązanie będzie takie, że w tym roku jedziemy tu, a w następnym roku tam. I to można przegłosować. Ale takie ćwiczenia, takie właśnie sposoby rozstrzygania spraw, zarówno w samorządach, jak i w rodzinie, w grupach, w organizacjach, są podstawowym sposobem rozstrzygania sytuacji, której inaczej nie można rozstrzygnąć. To praktykowanie jest pierwszym krokiem, który powinniśmy uprawiać, ćwiczyć, i to już można robić z małymi, kilkuletnimi dziećmi. Tego nie ma w szkole w takim stopniu, w jakim powinno być, i nie ma między nami. Do tego właśnie ruch praw WIR zmierza. My to robimy w naszych zespołach i grupach. Uprawiamy głosowania, uprawiamy rozstrzygnięcia. To jest pierwszy krok. Tym krokiem jest właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób budujemy zachowania obywatelskie między nami. Kiedy nie ma kłótni, jest rozstrzygnięcie i to rozstrzygnięcie realizujemy razem. Bo za referendum jest jeszcze ważniejsza rzecz. Za referendum jest realizacja jego wyniku. I bez tej realizacji niestety referendum nie ma sensu. Są referenda manipulowane, oczywiście straszna broń przeciwko ludzkiej wolności, prawda? Musimy mieć z tego o tym świadomość. Kiedy mamy stan rozwoju takiego społeczeństwa obywatelskiego, możemy przystąpić następnie do praktykowania praw wyborów. I tu właśnie pan Janusz Zagórski mówi o prawyborach. Dlatego tak bardzo nam zależy na e-parlamencie także, że te prawybory dają nam szansę na to, żeby kontynuować to, co robiliśmy wcześniej w naszych codziennych sprawach. Prawybory robimy raz na jakiś czas, znajdujemy obywateli, którzy zostają obywatelskimi kandydatami. I wtedy z tymi kandydatami możemy przystąpić do trzeciego kroku. Z tymi kandydatami, nie z kandydatami jakiejś organizacji, tylko z kandydatami, którzy pochodzą ze środowisk obywatelskich, z tych środowisk lokalnych. W Polsce XVI wieku były to sejmiki ziemskie, u nas mogą to być okręgi wyborcze, prawda? I oni mają odnieść sukces. To jest następny etap. Na pewno nie w tych wyborach, które teraz przychodzą w 2023 roku, możemy myśleć o takim sukcesie, który dałby nam zmiany konstytucyjne. Na pewno nie, ale można wykorzystać tę okazję do tego, żeby praktykować kandydowanie kandydatów obywatelskich. W 2015 roku wielki sukces. 42 osoby wypchnęły z foteli partyjnych posłów i tam umieścili siebie jako nadzieję. Możemy to próbować powtórzyć. 2019 rok to klęska. 2023
trzeci to próba. No i czwarty krok, no to właśnie wtedy, mając tę przewagę, o której mówi też pan Jerzy Zięba, osiągając tą przewagę, możemy przystąpić następnie do tego, o czym mówimy także w e-parlamencie i co jest we wstępie o e-parlamencie na wolniludzie.net do nowej Polski. Nowa Polska to zmiany konstytucyjne. Cztery kroki, reasumując, praktykowanie, następnie prawybory, następnie wybory i zmiany konstytucyjne. I teraz pytanie, czy formułując przepisy do tego e-parlamentu, który ma reagować, nie, który ma pracować nie w jakiejś próżni, tylko ma pracować w konkretnej sytuacji, z konkretnymi problemami i te problemy właściwie rozwiązywane jeden po drugim powinny nam dawać nowe, kolejne przepisy, które pozwolą funkcjonować właściwie tej instytucji, która według nas, sugerujemy to bardzo mocno, powinna być tworzona przez wszystkich, którzy chcą mieć udział w przyszłości Polski. Może trzeba ich zapytać, może trzeba do nich list napisać, może trzeba z nimi rozmawiać. To są relacje, które musimy mieć z ludźmi, żeby właściwie funkcjonować w społeczności, która być może na razie nie jest obywatelską, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale jeżeli chcą dyktatury, to niech sobie, to proszę bardzo, mamy instrument, który pozwoli nam przegłosować tę dyktaturę. Będziemy oczywiście ważną rzecz tutaj zawierać. Przed każdym głosowaniem musi być debata, musi być rozmowa, musi być przedstawienie argumentów. Skończmy z głosowaniem według emocji. Głosujmy według argumentów, które znamy. I możemy mówić o Szwajcarii bardzo wiele złych rzeczy, natomiast jedna rzecz jest nam imponująca. Mianowicie ci ludzie otrzymują broszury, gdzie z jednej strony mają opisane argumenty za daną rzeczą, a z drugiej przeciwko. Kiedy wreszcie nauczymy siebie sami, my to próbujemy w ruchu Prawo i R cały czas, tworzymy argumenty przed każdym głosowaniem i te argumenty znając, głosujemy następnie daną rzecz. Ona jest przegłosowana nie ze względu na to, kto inicjatywę stworzył, tylko ze względu na to, jakie są argumenty. Zatem pytanie podstawowe, czy nie należy iść do tych ludzi, na którym nam zależy, a zależy nam na wszystkich, prawda? Dziękuję. Znaczy tak, to jest, jeśli chodzi o wyjście do ludzi, bez względu na to, na jakim poziomie dzisiaj sceptycyzmu są, czy to z otwartością wobec tej idei, jest jak najbardziej wskazane. Ja tutaj akurat popieram absolutnie to i myślenie i trzeba wykonać rzeczywiście w tym procesie, w tej chwili tworzenia tego nowego etapu historii parlamentu, trzeba wykorzystać tą myśl i rzeczywiście skierować do istniejących grup takie informacje i zaproszenie, mimo że nie spodziewam się jakiejś większej reakcji z tego tytułu, ale to ma bardzo duże znaczenie edukacyjne, żeby oni po prostu widzieli. Może się okazać, że mimo tych krótkich terminów, w cudzysłowie krótkie, bo one krótkie nie są z powodu tego, że my zaczęliśmy proces budowy statutu już dawno temu, a to jest tylko taki dodatkowy suplement czasowy, który nam się trafił. Więc absolutnie jestem za tym, żeby zaprosić tych wszystkich właśnie ludzi i te grupy do tego trybu pracy, który tutaj będzie jakby, który jest już w zasadzie zaproponowany, ale który będzie jeszcze bardziej widoczny, kiedy skończy się 22 grudnia referendum, to no bo ono dopiero daje nam mandat, żeby działać dalej, prawda? My nie możemy poza ten mandat wyjść na ten moment, dyskutujemy. Więc ja tu popieram tą właśnie myśl waszą. Ona zresztą od początku gdzieś tam u nas była, tylko ten cały proces dystansu, jaki trzymają te grupy, o czym wspomniałem, dystansu bez demokracji bezpośredniej, w dużym stopniu zahamował takie jakieś nasze namawianie za wszelką cenę. Natomiast trzeba to zrobić, zobaczymy ile tego będzie feedbacku, tyle będzie, cieszmy się z każdego. Natomiast planując jakby, czy projektując ten statut nowy, który mam nadzieję wygra, już w nim trzeba implementować pewne rozwiązania, które ułatwią tym różnym grupom, które są daleko jeszcze od nas, szczególnie tym tak zwanym pozasystemowym, bo to one najbardziej będą zaangażowane, chociaż niekoniecznie. Trzeba by zaimplementować w tym statucie pewne takie, nazwijmy to, ścieżki, bramki,
które by pozwalały w przyszłości włączyć się tym ludziom jednak w życie tego parlamentu, bo na czym polega problem z tą tak zwaną niechęcią? Poza ogólną niechęcią liderów, żeby ktoś ich sprawdzał i dyktował, co mają robić, no bo do tego to się sprowadza, jest jeszcze pewien typowy taki mechanizm, że oto to jest nasze, to jest ich, oni tam mają swoje jakieś serwery, oni tam za to, oni to kontrolują, dlaczego my mamy wchodzić w coś, co ktoś kontroluje, prawda? Więc już na tym etapie jest bariera, jak ktoś rozumie politykę i naprawdę w niej siedział, a naprawdę w niej siedzę już całe lata, chociaż w oddolnej polityce, to doskonale, nie wiem, się, że większość z was też wyczuwa jakby ten problem. I tutaj są jakby dwie możliwości, żeby zachęcić te inne środowiska do tego, by przede wszystkim edukowały się w kierunku demokracji bezpośredniej. Pierwszy, no to jest, co już było dawno temu dyskutowane na naszych zebraniach, ale to ponieważ w ogóle żaden nie wszedł, który by nas satysfakcjonował, robimy to od nowa. Nie było tej instytucji, nigdzie jeszcze w żadnym projekcie nie widziałem, tak? Żeby stworzyć pewien rodzaj możliwości wpisywania się jako członkowie e-parlamentu przez jakby też inne strony internetowe niż tylko wolnicy.net. Jak to oczywiście zrobić, żeby to nie zaburzało jednolitej bazy danych, żeby nie było jakimś rodzajem budowania równoległych parlamentów, no to już jest inna sprawa, ale wydaje mi się, że takie coś jest, bo ludziom czasami łatwiej będzie wejść przez coś, co znają, gdzie wchodzą na co dzień, bo to reprezentuje ich, nazwijmy to ich grupę społeczną i tam potem to już jakoś się musi potoczyć na linii z parlamentem tym naszym. To jest jakby jedna rzecz, którą trzeba wyjść. Poza tym oczywiście zaproszenie do dyskusji, do debaty w ramach procedury, która tutaj już jakby się rodzi, tak? Ona będzie. Nie wątpię w to, że to referendum teraz, które trwa, będzie po prostu wygrane i że ludzie powiedzą tak, chcemy tej pracy. Więc trzy elementy. Pierwszy to tak, zapraszamy jak najszybciej z takim listem do tych wszystkich grup, które wiemy, że są, nie za pomocą też mediów, żeby pochylili się nad tym, co my robili, żeby ewentualnie dali swoje jakieś uwagi. Może nawet, jeżeli teraz w to nie wchodzą, to żeby może coś dopowiedzieli, bo może to być taki etap, że oni coś po prostu chcą doradzić, ale jeszcze nie wchodzą, no bo jeszcze nie. Druga wersja to jest taka, że w statucie zaprojektowane byłyby takie miejsca i takie lżejsze wchodzenie w ten nasz e-parlament, że będą inne bramki, nie tylko ta nasza bramka przez wolniliczy.net. No i trzeci element, który wydaje się być najłatwiejszy, a czy w cudzysłowie najłatwiejszy, taki bardzo ważny, to czy widzimy, że wychodzimy poza tak zwane własne interesy grupowe, no bo żeśmy to zaczęli, zrobiliśmy i tak dalej, a ja jestem oczywiście za tym robimy normalną edukację, czyli co robimy? Namawiamy tych ludzi w tych różnych grupach, żeby oni całkowicie u siebie, w ramach swoich struktur, a to dzisiaj naprawdę jest proste, zaczęli, tak jak tutaj kolega właśnie Szymon bardzo fajnie mówi, kiedy zaczyna od tego, że w rodzinach, w grupach i tak dalej, zaczynają to ćwiczyć. No właśnie, to przećwiczcie to u siebie. Macie tam, czy macie watachy, czy jakieś inne grupy, chociaż w watachach akurat to nie wyjdzie, bo oni tam z natury rzeczy mają taki system, gdzie tam nie ma być demokracji, tylko pewien rodzaj przywództwa takiego personalnego. Ale są takie grupy, więc to poćwiczcie u siebie, całkowicie niezależnie. Wybierzcie sobie, czy chcecie do e-votingu z free e-voting skorzystać, czy z jakiegoś innych aplikacji, bo już są takie czy inne, czy sami sobie opracujecie. Przecież nikt wam nie zmusza, żebyście wstąpili do tej struktury, którą my już stworzyliśmy, tylko przećwiczcie to u siebie, to przynajmniej zobaczcie, z czym to się je, bo wy na razie w ogóle nie wiecie, z czym to się je. Oni przeżyją zresztą w mojej ocenie te same problemy, które my przeżyliśmy z te ostatnie mniej więcej no 7 czy ileś tam miesięcy wyjdzie. I niech przeżyją, może przeżyją łagodniej niż my, no my byliśmy pierwsi, to wiadomo, że to się tak jakby najtrudniej łapie. I to jest taki trzeci element, który by tutaj był potrzebny, żeby właśnie zadośćuczynić temu myśleniu, które tutaj pan Szymon prezentuje, bo to jest ogólnie słuszne myślenie, wychodzenie do wszystkich. Aha, i miałem tylko zagadnąć, że może być tak, że idea e-głosowań zacznie funkcjonować w partiach i grupach mainstreamowych, prędzej niż w wielu grupach antysystemowych, pozasystemowych. Już pewne namiastki tego są, bo na przykład, nie wiem, może Hołowni, już widziałem takie powiedzmy próby, że oni coś tam jakieś sondażowo będą sobie coś sprawdzać. Czy na ile lider będzie chciał oddać władzę i naprawdę się kierować rozstrzygnięciami ludzi, na ile ewentualnie będzie się czuł silny jako autorytet, który w ramach demokracji bezpośredniej będzie i tak słuchany, i tak jego propozycje będą zwyciężały, bo ma takie prawo, na tym to polega. To jest wtedy autorytet nieformalny, który jeżeli przekona ludzi, no to na tym to polega, niech przekonuje, niech mu potwierdzają to za każdym razem w głosowaniu, tak? Bo też tak może być, że jest na tyle, jakby czuje się dobrze i nawet gdyby prezes Kaczyński, który wiadomo, jaką metodą sprawuje władzę, poddał się weryfikacji u siebie w ramach tej demokracji, kto wie, że sporo tych głosowań mogły wygrać, no ale wiemy, że nie wszystkie i wiemy, że to jest całkowita zmiana filozofii systemu, więc tak bym odpowiedział tutaj na wypowiedź kolegi właśnie Szymona i w jakim sensie to wsparł.
Pytanie takie techniczne do Ciebie, Januszu, bardzo krótkie. Czy pewna jakakolwiek grupa społeczna może korzystać z tego oprogramowania do głosowania we własnym swoim gronie? Czy ona musi... Dokładnie tak. Okej, dobra. W takim razie, słuchajcie, mamy jeszcze 6 pytań i około 15-20 minut, bo nie można przeciągnąć, także proszę się konkretyzować i w tej chwili pytanie zadaje Cyryla. Głos, mikrofon proszę włączyć. Przepraszam bardzo. Czy może być tak, że osoby zaangażowane w tworzenie przepisów dla społecznego e-parlamentu będą pochodzić z różnych organizacji i środowisk Polski, a nawet Polaków zamieszkałych za granicą Polski? No oczywiście, że tak. Zresztą do tej pory tak było. Grupa na przykład aktywnych, spora część mieszka za granicą i cały czas aktywnie uczestniczy w e-parlamencie. Absolutnie tak. A może ja mam pytanie. A może warto zrobić referendum w tej sprawie, nawet przed zakończeniem prac wszystkich nad przepisami dla naszego e-parlamentu? Brał pan taką możliwość pod uwagę? Ale po co, Renato, robić referendum, musimy na tym przyjrzeć, tak? Po co robić referendum w sprawie, która jest banalna i oczywista? Nie dla każdego, dlatego, ponieważ jak widać, grupka ludzi ma troszeczkę inne zdania na ten temat i wszystko jest podporządkowane w pewnych, że tak powiem, zakresach działań właśnie tej grupce. Czyli powstaje jakaś mała grupka interesów, która ma jakiś cel, a uważam, że powinno się akurat tą kwestię podać do rozstrzygnięcia na forum naszej społeczności. Dlatego, ponieważ bardzo wielu Polaków jest w tej chwili za granicą, przebywało. Jedni mają zamiar wrócić, drudzy pozostają w swoich krajach dotychczasowych zamieszkania. I uważam, że ten problem będzie się nawarstwiał. Dziękuję. Ale jeszcze raz odpowiadam, tu nie ma takiego problemu. To możemy wszyscy prosić, tak jak teraz zaprosiliśmy i zapraszamy to, co kolega Szymon powiedział. Przecież to jest wyjście poza środowisko e-parlamentu z zaproszeniem do udziału w pracach nad naszym statutem, nawet w sytuacji, kiedy oni formalnie w to nie wejdą, bo przecież co innego jest brać udział w debatach, dyskutować, konsultować z różnymi ludźmi, a co innego potem jest przegłosować. Niewątpliwie głosowanie, referendum może odbywać się tylko wśród społeczności zarejestrowanej, no bo to byłoby już absurdem, gdyby robić inaczej. Zadawanie sobie pytania, czy mogą inni uczestniczyć w tym całym procesie, kiedy to jest, po pierwsze, to już trwa i to przecież ta grupa, jeszcze raz powtarzam, która jest wśród aktywnych, jest spora część kompletnie tutaj siedzi poza krajem i uczestniczy w ogóle w tych pracach e-parlamentu. Po drugie, każdy może, wiem, że na sejmikach, gdzie odbywają się spotkania, są ludzie, którzy w ogóle nie są członkami sejmików i e-parlamentu, a uczestniczą w różnych działaniach i pracach i nikt nawet tego ich do końca nie sprawdza. Więc tutaj w ogóle nie ma, to znaczy to jest tak, jakby się zapytać, czy powinien być dzień i noc, prawda? Czy mamy, no bo przepraszam Cię, Radko, ale nie rozumiem intencji tej, bo to jest takie zadawanie pytania o coś, to czy istnieje dzień i noc, tak? Albo czy księżyc świeci. My spotykamy się w naszej pracy właśnie na zespołach z takimi pytaniami, czy księżyc świeci. Dlatego zadałam to pytanie. No tak, ale myślę, że nie powinniśmy aż tak daleko wchodzić w absurdy, bo można możemy zakiwać demokrację bezpośrednio, ją zajeździć, zadając powszechnie, robiąc co chwilę referenda na temat tak oczywistych rzeczy, że po prostu no, zajeździmy siebie i zobaczą, że jesteśmy jakąś nieracjonalną grupą, która się pyta ludzi o coś, co w ogóle jest tak oczywiste, że o to nikt nikogo nie pyta. Świetnie, dziękuję. Szymon? Mikrofon. Brak wyrobienia technicznego jeszcze. Tak, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. W Konstytucji mamy artykuł, który mówi, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna. No rzecz oczywista, ale taki artykuł mamy. I z tą oczywistością to bywa różnie. My oczywiście mamy system, który nam zagwarantował obywatelstwo i prawo do głosowania, nawet jak jesteśmy za granicą, ale my nie jesteśmy systemem. My jesteśmy nowym środowiskiem, no, jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy tworzą alternatywną rzeczywistość i w związku z tym to, co dla jednych jest oczywiste, dla drugich jest może mniej oczywiste. A ja myślę jednak, że jest to jedna z tych kwestii, którą należałoby
właśnie przejść i powiedzieć sobie jasno, tak, my chcemy jako ci, którzy są we parlamencie, w naszym środowisku, który tworzymy. I myślę, że bardzo wiele osób byłoby zachęconych do, właśnie przez głosowania do uczestniczenia. My mamy na tym naszym profilu właśnie dwa pytania, o których powiedziałem. I zadaliśmy je w ten sposób, czy chcesz, żebyś mógł głosować w międzyorganizacyjnym e-parlamencie, uczestniczyć w nim jako e-parlamentarzysta. A drugie pytanie, czy chcesz go tworzyć? I o paradoksie, z wyników tych dwóch pytań wynika, że więcej ludzi jest zainteresowanych w tworzeniu i to o 30% więcej ludzi jest zainteresowanych w tworzeniu przepisów e-parlamentu niż w samym nawet głosowaniu. Także moim zdaniem poddawanie referendum bardzo wielu różnych kwestii jest tutaj znaczące dla funkcjonowania parlamentu. My ćwiczymy w ten sposób i uwaga, te niuanse związane z debatą poprzedzającą dane referendum i tworzeniem, debata nie ma służyć temu, żeby każdy się wygadał, tylko żeby argumenty znaleźć za i przeciw. No i tutaj jednym z argumentów jest na pewno ten, że mamy rozwiązanie systemowe, ale drugi mówi, ale czy wszyscy tego chcą? Kto zrobił jakieś analizy, kto zrobił jakieś sądy. My nie wiemy, jaki procent ludzi nie chce tego, żeby Polakom w kraju, Polacy za granicą coś ustawiali. Argument jest taki, że przecież wy nie płacicie podatków. Niektórzy płacą, niektórzy nie płacą i tego typu rzeczy. Ustawmy te rzeczy i powiedzmy sobie jasno, ci chcą, ci nie chcą, ale tych, którzy chcą, jest dużo więcej od tych, którzy nie chcą. Tym kwestią, moim zdaniem, w ogóle niektóre kluczowe kwestie z tych przepisów, które tworzylibyśmy na nowo, też powinny być poddawane jeszcze przed zatwierdzeniem ostatniego, powiedzmy, kompletu tych zestawu tych przepisów, mogłyby być uruchamiane w postaci takich cząstkowych referendów, które by nam wskazywały, czy dany przepis jest rzeczywiście odpowiednio aprobowany, czy też może, tak jak to jest w Szwajcarii, jeżeli przepis nie jest aprobowany, to wtedy ustawiamy inaczej ten przepis i on przechodzi w inny sposób, lepiej ułożony, niż gdyby nie było wcześniej tego zabiegu, którym jest zapytanie ludzi i i oni, nie tylko to jest zapytanie, ale także ich decyzja, ok, ten przepis nam pasuje, a ten nie za bardzo. I wtedy ci ludzie, którzy tworzą taki zbiór przepisów funkcjonującego e-parlamentu, mieliby lepsze podejście do tego, jak taki zbiór utworzyć. Ponieważ jest chyba wiadomą dla wszystkich sprawą, że to, jak tworzymy, ma potem znaczenie dla tego, jak to funkcjonuje. I przyłożenie wielkiej uwagi, skupienia i wysiłków to tworzenie na początku daje nam na pewno, da nam na pewno taki produkt, który będzie dużo bardziej solidny i trwały niż wtedy, kiedy chcielibyśmy to zrobić bardzo szybko. I być może, że mamy nadzieję, zwycięskim referendum na temat tego, czy my chcemy tej naprawy, o które pyta to referendum teraz, może należy te terminy lekko zmodyfikować, żeby dać czas po pierwsze na to, żeby zapraszać tych, którzy na przykład właśnie partię Hołowni, partię Ciesielczyka, antypartia, prawda, Polska 2050 i tak dalej, rozmawiać z nimi, znaleźć czas na rozmowę i wtedy dopiero mieć te solidne, widoczne, powszechnie podejście do tego ważnego zadania, którym jest utworzenie społecznego parlamentu w Polsce. Tak, rzeczywiście jest to rzecz, która jest bardzo, zaczyna być bardzo popularna. Nawet w Botswanie mówią o tym, żeby e-parlament mobilizował obywateli do uczestnictwa w procesach politycznych. A taki artykuł właśnie niedawno zamieściłem z angielskiego, tłumacząc kwestię aktywizacji obywateli przez parlamentarną aktywność. Można o tym poczytać. Także w dalszym ciągu uważam, że głosowania, nawet w trakcie przygotowywania przepisów,
może miałyby sens. Znaczy nie uważacie, że lepiej zostawić to właśnie rozproszonym grupom, tak jak mamy gminy w Szwajcarii i one same sobie będą głosowały, same będą sobie wypracowywały metody właśnie ustalania przepisów głosowania, a potem po prostu będą jedni od drugich ściągać i patrzeć, bo to funkcjonuje, a to nie funkcjonuje. Tak, teraz poruszamy następną kwestię, mianowicie tutaj gminy dla nas są właśnie tymi sejmikami, które kolega Janusz no, włożył tyle pracy i jesteśmy no, niezwykle, niezwykle wdzięczni mu za to, ale to jest odrębna kwestia. My w tej chwili mówimy o funkcjonowaniu tej platformy, tego miejsca, gdzie możemy przedstawić nasze punkty widzenia, które są dyskutowane wcześniej tam na tych ziemskich sejmikach, że tak powiem, i one następnie na tej platformie są ułożone w postaci tych argumentów, które są za i przeciw, i wtedy jest ogólne głosowanie za tym, że o, ten przepis znajduje wielkie uznanie, a ten musimy lekko zmienić, żeby byli zadowoleni ci, którzy powiedzieli, że są za nim w 54%, a 46% powiedziało, że nie są zadowoleni z tego przepisu. Wtedy następuje modyfikacja, która potrzebuje być uznana przez większy procent ludzi. No, takie tutaj podejście w tej chwili moim zdaniem sugerujemy. To nie znaczy, że ono musi być zrobione, nie. Ta dyskusja nasza nie ma charakteru konfrontacyjnego, absolutnie nie. My chcemy, żeby ona była komplementarna, uzupełniająca ten wysiłek, który jest włożony w to drugie otwarcie, drugie ułożenie sposobu funkcjonowania e-parlamentu, naszego e-parlamentu. A jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te strony internetowe. Jest to olbrzymia kwestia także, bo z naszego doświadczenia wiemy dokładnie, jak bardzo są mylone dwie kwestie na jednej stronie internetowej. To jest, na jednej stronie internetowej mamy ruch wolnych ludzi i mamy parlament wolnych ludzi. Wielu z tych, z którymi rozmawiamy, nie akceptują tej sytuacji. Chcą parlamentu, który miałby własną stronę internetową i to nie jest duży problem. To jest kwestia domeny, którą trzeba opracować i włożyć po prostu ją na oddzielną domenę. Innym problemem jest rejestracja, która powinna być prosta, jedna i końcowa. I dlaczego nie mamy dodać tutaj zamiast zdjęcia filmy 10-sekundowy? Jestem Szymon Tolak z sejmiku Warszawa, mieszkam w Bostonie, Massachusetts. To zajmie 10 megabajtów, może 5 nawet. Tyle co większe zdjęcie, a jednocześnie mamy identyfikację nie tylko obrazem, twarzą tego człowieka, który mówi, ale także i głosem. I ciekawa historia, która może być zachęcającą dla bardzo wielu. Dziękuję. Czyli tutaj kwestia, Janusz, żebyś się ustosunkował do spraw technicznych, tak, tej rejestracji prostszej, tylko już proszę szybciutko, żeby to nie trwało. Znaczy słuchajcie, no więc teraz jesteśmy na etapie, w którym po prostu budujemy całe fundamenty i na te pytania, które tutaj stawiacie, musi być odpowiedź w statucie i towarzyszących mu rozwiązaniach. Nie ma miejsca na jakiekolwiek referendum inne, wcześniejsze, tym bardziej rozstrzygające, właściwie udowadniające, że każdy obywatel w Polsce ma pewne prawa i my jako nawet nieformalna grupa nie stawiamy tutaj jakichś przeszkód, żeby korzystać z tych praw bycia obywatelem Polski również w naszej strukturze, bo przecież my w tym statucie to będzie musiało być odzwierciedlone. Potrzebujemy, żeby to było, że to jest obywatel Polski, że kończył tyle lat. No więc trudno, żebyśmy zawężali obecnie istniejące formalne prawa Polaków w naszym parlamencie. Tak samo jeśli chodzi o tą pracę nad statutem czy w debatach, no to w ogóle to w ten sposób moglibyśmy wyrwać 100 różnych zagadnień szczegółowych, które są do rozwiązania w całościowym projekcie i głosować je osobno, co zresztą w głosowaniach byłby to zamęt, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Przecież to w ogóle, słuchajcie, no takie pytanie, następne pytanie, następne pytanie. No przecież po to jest statut i ta formuła, którą proponuję, że będziecie mogli wprowadzić również własne rozwiązania statutowe. I jeżeli kogoś nie będzie zadawał ten tak zwany konsensusowy projekt, prawda, o którym mówię,
bo tak będzie, no to będzie mógł ten statut danej grupy czy osoby wystartować w normalnym referendum. Więc tutaj trudno znaleźć cokolwiek, co by blokowało inicjatywę oddolną i jakiekolwiek pomysły. Także jak macie dobre rozwiązania, to je przygotujcie we własnym projekcie statutu i on będzie brał udział w referendum. I to jest jedyne, co można zrobić. Każde inne rozwiązanie, uważam, będzie próbą jakiejś destabilizacji tej sytuacji. Dziękujemy bardzo. Cyrylo, teraz twoja kolejna zadanie pytania. Nawiązując do pytania Szymona, często widzimy niezrozumienie różnicy między ruchem wolnych ludzi i e-parlamentem. Może więc warto nawet przed tworzeniem przepisów utworzyć dwie oddzielne strony internetowe. Jedną dla ruchu wolnych ludzi, a drugą dla e-parlamentu. Lub choćby oddzielenia domeny, czyli adresy internetowe na tym samym serwerze. To jest bardzo ważne zagadnienie, ale istnieje w obecnym stanie, to widać było w projektach statutów, pewien rodzaj pomieszania. Część ludzi uważa, że ruch wolnych ludzi to jest parlament, e-parlament. Część, tak jak ja mówię, to są dwie różne rzeczy, a sprawa wcale nie jest taka oczywista, więc statut, do którym teraz rozpoczniemy pracę, musi w sposób wyraźny to rozwiązać. Ja osobiście i w tym projekcie, który teraz będę jakby nim koordynował, czyli w tym projekcie statutu, w którym będę uczestniczył, akurat to rozwiązanie będzie jednoznacznie zaproponowane. To było na początku, tak, ponieważ ruch wolnych ludzi rzeczywiście był tym, który niósł jednocześnie do parlamentu, się wtedy stopiło, licząc na to, że jak będzie KRK i zacznie się ten proces od nowa, już taki pełny tworzenia, że tam powiedzmy no, społeczność zobaczy, że ten problem trzeba rozwiązać, no ale go nie zobaczyła i nie rozwiązała, no bo wiecie w tej chwili, jaki statut obowiązuje i tutaj nie ma w ogóle mowy o takim temacie. On jest bardzo ważny, więc ja tutaj jak najbardziej popieram tutaj twoje postulaty, ale ja nie mogę teraz tak arbitralnie dokonywać zmian w sytuacji, kiedy to wcale takie oczywiste nie jest. W sensie postrzegania tego, różnie to ludzie postrzegają, jest pewien spór. Nawet jest niepewność i tą niepewność trzeba rozwiązać nie na poziomie, że ja arbitralnie sobie coś wprowadzę, bo to oczywiście zawsze można by było, tylko na poziomie rozstrzygnięcia, gdzie cały parlament ostatecznie podejmuje decyzję, nie ruch wolnych ludzi to co innego, parlament to co innego, ale to muszą ludzie rozstrzygnąć, prawda, w głosowaniu, a nie arbitralnie, że ja i parę osób sobie tak zrobię. Tu się świat nie zawali od tego, że jest w tej chwili jak jest, bo wiemy, gdzie mamy problem. Także tak proponuję rozwiązać. Jasne, dziękuję. Teraz kolej Renata. Oczywiście, że świat się nie zawali, ale ja nadal naciskam na to, żebyśmy jednak rozpoczęli współpracę w współtworzeniu naszego e-parlamentu. I może takim właśnie, jakim tu już Janusz wspomniał, elementem byłoby właśnie napisanie listów zapraszających organizacje i środowiska do współpracy w tworzeniu przepisów społecznego e-parlamentu. Czy to nie stworzy czasami dobrego gruntu pod poważną, o dużym znaczeniu instytucję społeczną e-parlamentu w Polsce? Mówię o przyszłości, wzorzec dla innych krajów, a takie dzieło wymaga więcej czasu niż 3 tygodnie, miesiąc. Dziękuję. Rozumiem twoje pytanie. Powiem tak, zaprosić trzeba. Wasza grupa może na przykład zrobić to w sposób szczególny. Odwołać się do tych grup, które wam się wydają szczególnie bliskie i zaprosić ich do tego, by wam pomogły, czy te osoby w napisaniu waszego projektu statutu, bo tutaj jest pełna, że tak powiem, dla was pełna wolność, tak, pełna wolność. Natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 4 miesiące, czy tam ile, jak policzyć, od kiedy zaczęto pracę nad tymi wszystkimi statutami, żeby w nieskończoność to przedłużać w imię jakiegoś dialogu, który oczywiście będzie czy nie będzie, do życia pokaże. Na razie te grupy są ogólnie zdystansowane do tej idei, a my potrzebujemy wyjść do tych grup. Ja uważam, że to będzie dużo bardziej skuteczne za parę miesięcy, kiedy pokażemy, że mamy od początku do końca poukładane pewne rzeczy i one pracują. W tej chwili parlament nie ma się specjalnie czym pochwalić, bo powiedzą, no a jak wy pracujecie, na jakiej podstawie pracujecie? No, no i macie te 9 punktów, czy tam ile, bo to jakby jest oficjalny nasz statut i z czym tutaj do ludzi, tak? Nie możemy w ramach tego statutu zrobić nic. Więc według mnie palącą potrzebą jest, a tym bardziej, że mamy ze sobą już tyle miesięcy, a i 2 lata istnienia,
że musi powstać od początku do końca dobry przykład, jak to funkcjonuje w obrębie. Mamy teraz około 6 tysięcy członków, których rejestracja przynajmniej formalnie nie budzi jakichś istotnych zastrzeżeń. Uważam, że jesteśmy w stanie w przyszłym roku przy zbudowaniu już solidnych podstaw naszej wewnętrznej konstytucji, czyli tego naszego właśnie statutu, wyjść do ludzi dużo bardziej ofensywnie. Teraz ja na przykład nie prowadzę takiej kampanii, żeby tam ludzi zaciągać do nas, ponieważ no, jak przyjdą, to oni nie wiedzą, jak się poruszać, prawda? Więc żeby ta mapa drogowa, jak się poruszać, jaka jest wewnętrzna architektura tego naszego parlamentu, no to on musi powstać jak najszybciej. Oczywiście to nie jest 3 tygodnie, tylko to już jest 3-4 miesiące. Przecież to ta praca tych ludzi, którzy popisali te statuty, to nie poszło na marne. Przecież my teraz sięgniemy do tych rozwiązań. To nie są głupie pomysły, które powstały w tych projektach. Tam jest dużo fajnych rzeczy. Je trzeba tylko bardzo ładnie zebrać w całość, bardzo mądrze zrobić spójność tego i zaproponować oczywiście w referendum. I wtedy to będzie miało ręce i nogi. To jest najprostsze, co można zrobić, żeby nie komplikować prostych rzeczy. Także zapraszajcie tych ludzi, ja też zaproszę, jeśli chodzi o ten zespół tak zwany, pod tak zwanym, no nie wiem, jak go nazwiemy, wy również możecie tych ludzi zapraszać bezpośrednio do siebie, do swojego zespołu. Bardzo dziękujemy i już ostatnie pytanie, Szymon. Tak, no bo pytanie takie jednocześnie jakby sugestia podsumowująca nasze spotkanie, bardzo ważne moim zdaniem, jeśli chodzi o kwestię tworzenia przepisów dla e-parlamentu polskiego, społecznego e-parlamentu, który jest parlamentem międzyorganizacyjnym, gdzie Ruch Wolnych Ludzi jest jedną z organizacji, Ruch Praw WIR jest następną organizacją, mogą być też i partie. To jest ta koncepcja najbardziej pierwsza, którą kolega Janusz tutaj przedstawiał i we wstępie, i potem w swoich prezentacjach, wędrując po kraju i tworząc sejmiki. Dla nas jest to naprawdę imponująca rzecz, żeby właśnie e-parlament był tym miejscem, gdzie możemy głosować demokrację bezpośrednią, ale także i dyktaturę, proszę bardzo. Oczywiście jest to paradoks, że będziemy głosować na temat dyktatury, ale no właśnie na tym rzecz polega, żebyśmy podejmowali wspólną decyzję i niejako mieć tą możliwość, żeby zachować e-parlament jako to miejsce, gdzie różne poglądy mogą ze sobą stanąć do jakiejś konfrontacji i potem do uzgadniania, do jakiegoś przedstawienia siebie argumentów i potem do uzgodnienia, jakie rzeczy są w tym ważne, jakie są rzeczy zasadnicze, żebyśmy głosowali za daną koncepcją. No i myślę, że sumując to, co my tutaj mówimy, ja myślę, że jest to jakieś wyzwanie dla tych, którzy będą chcieli rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać z tymi, którzy nie chcą demokracji bezpośredniej. Na ile ta demokracja bezpośrednia w Polsce jest popularna, trudno mi w tej chwili powiedzieć, na ile jest, na ile nie jest. Natomiast w tych rozmowach możemy pokazać, że to nie jest diabeł, tylko dla tych, którzy jej nie uważają za coś właściwego, ale jest to rzecz, która jest nieuchronna, jeżeli szukamy porozumienia, jeżeli szukamy wspólnego działania, wspólnej pracy nad tym, co jest nam najbardziej bliskie i wspólne, czyli nad Polską, która ma mieć inny kształt niż dzisiaj, jeżeli chcemy rzeczywiście tego nowego kształtu. I nasze rozwiązania będą zawsze próbowały być komplementarne, uzupełniające, próbujące szukać najlepszego z możliwych kompromisu dla tych konfrontacji, które po drodze spotkamy. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Tylko jeszcze jedno zdanie, Janku, jedno zdanie, tak, mianowicie podsumujące. Za tym całym projektem prac, z oświadczeniem z 30, prawda, tam listopada, czy 31, podpisało się pod tym wnioskiem obecnego referendum ponad 600 osób. Ja myślę, że to powinno być dla wszystkich, którzy obserwują życie w e-parlamencie i wiedzą nawet, jaka była frekwencja przy niektórych referendach, to sam fakt podpisania wniosku przez 600 osób, a minimum tam było 50, tak, chyba świadczy o tym, że w tym e-parlamencie jest olbrzymia wola właśnie tych procesów tutaj takich, można być odnowienia i tego drugiego otwarcia. I powinniśmy się jakby, jeżeli jesteśmy zwolennikami demokracji bezpośredniej, wsłuchać jednak w ten fakt, tak, że on ma miejsce, że to nie jest tam poparcie 50+1, tylko to jest 600 plus tam więcej. Bo jeszcze oczywiście samo referendum, nie wiadomo, czy będą tak, czy nie,
ale no spodziewam się, że przy tym, mam nadzieję, że weźmie nie mniej udział w referendum niż podpisało wniosek o referendum, że tam będzie zdecydowana większość właśnie za tym, żeby przeprowadzić to już to drugie właściwe referendum. Ja myślę, że ta nasza dyskusja dzisiaj pokazuje, że to wszystko nie jest takie proste, jakby się wydawało, że rzeczywiście przed nami jest droga edukacji ludzi, żeby brali w tym udział, żeby zachęcić ich, żeby oddali swoje 5 minut tygodniowo właśnie na sprawy społeczne. Z drugiej strony mamy ogrom prac organizacyjnych, które właśnie Janusz czyni. Poza tym też jednoczenie się wokół jednej i tej samej idei. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą dzisiejszą debatę. Mam nadzieję, że będziemy się spotykali w przyszłym roku częściej, że będziemy na te tematy rozmawiali i że będziemy po prostu wciągali coraz większą rzeszę naszych rodaków rozsianych nie tylko w Polsce, ale i po całym świecie właśnie w możliwość rządzenia krajem na zasadzie oddolnej, na zasadzie wprowadzania instrumentów demokracji bezpośredniej i przy użyciu właśnie takich narzędzi jak e-parlament. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Również dziękuję. Dziękujemy. Wesołych świąt. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tak, wszystkiego dobrego i zdrowych, pogodnych świąt. Dziękuję. Dla wszystkiego dobrego, dla wszystkich. Dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło. Dziękujemy Ryzienkowi, cześć.